Witaj ponownie na kanale One Business TV. W tym filmie poznamy działanie faktur oraz zwrotów towarów. Żeby przejść do podstrony z fakturami, wchodzimy do zakładki Zamówienia Faktury. Faktury generowane są przez sklep w formie plików PDF. Przeglądając dane zamówienie, możesz ściągnąć fakturę dotyczącą tego konkretnego zamówienia, tak jak przedstawialiśmy to w poprzednim odcinku. Natomiast zakładka faktury służy do generowania faktur dla większej ilości zamówień. Faktury możemy generować na dwa sposoby: według zakresu dat oraz według statusu zamówień. Żeby wygenerować fakturę według dat w polach od i do, wybieramy za pomocą kalendarza interesujące nas ramy czasowe, a następnie klikamy Generuj plik PDF według daty. Plik zostanie zapisany na naszym komputerze na dysku lokalnym. Żeby wygenerować fakturę według statusów zamówień, musimy zaznaczyć interesujące nas statusy mające znaleźć się na fakturze. Warto zauważyć, że liczby w kółkach odpowiadają ilości zamówień pasujących do danego statusu. Klikamy Wygeneruj plik PDF według statusu. Plik zostanie zapisany na naszym komputerze na dysku lokalnym. W zakładce tej znajduje się również kilka ustawień dotyczących faktur. Pole Włącz faktury określa, czy klienci będą mogli otrzymywać faktury za swoje zamówienia. Włącz zestawienie podatku. Pokazuje podsumowanie stawek podatkowych, gdy istnieje kilka podatków. Włącz zdjęcia produktów. Możemy ustawić wyświetlanie zdjęć poglądowych przy danych produktach. Prefiks faktury to oznaczenie umieszczane przed numerem każdej faktury. Dodaj aktualny rok do numeru faktury. Myślę, że to jest jasne. Zresetować postępujący numer faktury na początku roku. Możemy ustawić, by numery faktur, które są naliczane kolejno, resetowały się wraz z nastąpieniem nowego roku. Pozycja na fakturze po postępującym numerze lub przed postępującym numerem. Numer faktury zmusza system do rozpoczęcia numerowania kolejnych faktur od wpisanej liczby. Dowolny tekst prawny. Pole to służy do wyświetlania dodatkowego tekstu na fakturze, konkretnych informacji prawnych. Pojawi się poniżej podsumowania metod płatności. Tekst stopki. Ten tekst pojawi się na dole faktury, poniżej nazwy sklepu. Wzór faktury. Możemy tu wybrać jeden z szablonów graficznych faktur wśród tych zainstalowanych na naszym sklepie. Użyj dysku jako cage dla faktur PDF. Zalecamy pozostawienie tego pola bez zmian, gdyż odnosi się ono bezpośrednio do konfiguracji serwera. Nie zapominajmy o zapisaniu wprowadzonych zmian. Przejdźmy teraz do zwrotów produktów. Znajduje się tutaj tabelka wyświetlająca wszystkie zwroty towarów. Aby dokonać zwrotu towaru, klient musi zalogować się na swoje konto w sklepie, następnie wejść w zakładkę Historia i szczegóły zamówień. W szczegółach wybranego zamówienia musi zaznaczyć odpowiednio produkty, podać powód zwrotu oraz kliknąć Zwróć towar. Cały ten proces stwarza nowy zwrot w zakładce ze zwrotami. Po wejściu w jego szczegóły widzimy listę statusów zwrotu. Możemy na przykład odrzucić dany zwrot, wybierając opcję Brak akceptacji zwrotu. Jeśli decydujemy się przyjąć zwrot, wybieramy opcję Oczekiwanie na paczkę. I zapisujemy całość. Spowoduje to wysłanie do klienta wiadomości e-mail, która poinformuje go, że może wysłać do naszego sklepu zwracany towar. Poniżej widzimy kilka opcji dotyczących zwrotów. Możemy włączyć lub wyłączyć możliwość dokonywania zwrotów na naszym sklepie. Określić limit czasowy na dokonywanie zwrotu, wyrażany w dniach licząc od dnia dostarczenia towaru. Możemy również ustalić prefiks zwrotów czyli oznaczenie dodawane do każdego zwrotu przed jego numerem. Zapisujemy wprowadzone zmiany. Dziękujemy za oglądanie naszych filmów. Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszej firmowej strony internetowej, gdzie mogą państwo zapoznać się z naszą ofertą. Zachęcamy również do odwiedzi naszego firmowego bloga. Kłaniamy się One Business TV.